Tak jak podejrzewałem, Dawid Kownacki, o czym mówiłem w jednym z ostatnich filmików, ma na początku swojej przygody z Fortuną Düsseldorf drobne problemy, natomiast widać pewien mały pozytyw. To znaczy, Dawid zadebiutował wreszcie w niemieckiej ekstraklasie, to znaczy w drugiej kolejce. W pierwszym meczu ze Stuttgartem Czesław Michniewicz pojawił się na trybunach po to, żeby obejrzeć Dawida, a Friedhelm Funkel rzekomo miał nawet dać słowo Polakowi, że szansę otrzyma, natomiast okazję gry w niemieckiej ekstraklasie dostał dopiero w ostatni weekend w starciu z Bayerem Leverkusen, natomiast o występie Dawida Kownackiego powiedzieć nic nie można. Zaliczył, jeśli dobrze pamiętam, a liczyliśmy nawet komentując to spotkanie z Rafałem Dębińskim, bodaj dwa kontakty z piłką, a to ze względu na to, jak zagrał przeciwnik, na którym chce się dzisiaj skupić. Przeciwnik, czyli właśnie Bayer Leverkusen, drużyna, która kompletnie odmieniła swój styl, od kiedy przejął ją Peter Bosz, trener znany przede wszystkim z pracy w Ajaxie Amsterdam, później także w Borussii Dortmund, który zastąpił Heiko Herrlicha, trenera, który z kolei nie przekonywał Bayerów w zasadzie pod żadnym względem. Wyniki może nie były jakoś szczególnie dramatyczne, jak chociażby w Schalke przez większą część tego sezonu, natomiast władze Bayeru Leverkusen uznały, że z tym trenerem po prostu ta drużyna nie będzie się rozwijała, aczkolwiek ta decyzja o zwolnieniu Heiko Herrlicha spotkała się też z krytyką w Niemczech i powiedział chociażby Matthias Sammer, że piłkarze znowu mają alibi, a to w jaki sposób Bayer potraktował Herrlicha to jest po prostu dyskryminacja. Tak czy inaczej, po kilku tygodniach można jednak dojść do wniosku, że decyzja o zatrudnieniu akurat holenderskiego trenera wychowanego w szkole Ajaxu Amsterdam, w szkole przede wszystkim Johana Cruyffa, czyli Petera Boscha po prostu się sprawdziła. W tym meczu z Fortuną Düsseldorf oglądaliśmy niebywałą wręcz dominację. Bayer, jak pisze Tomek Urban na Twitterze, wykonał w tym meczu 1053 podania, z których 93% było celnych. Komentując ten mecz, tak się zastanawialiśmy właśnie, do jakiej liczby podań oni dobiją, a średnia podań w ogóle Fortuny to jest 300 kilkadziesiąt na spotkanie, czyli najmniej w Bundeslidze. To była totalna deklasacja, jeżeli chodzi o dojrzałość piłkarską, taką kulturę gry. I nawet jeśli spojrzymy na statystykę posiadania piłki, jak można wyczytać na portalu SofaScore, Bayern miał przewagę 84% do 16%. Aż przypominają się takie legendarne mecze Barcelony z Celticiem, tylko tutaj ta drużyna, która przeważała, zdecydowanie wygrała. Okej, pewnie nie przełożyło się to jakoś szczególnie na liczbę stwarzanych sytuacji, natomiast też trzeba wspomnieć o tym, że bardzo ważny zawodnik Bayernu jeszcze w pierwszej połowie, na początku Karim Bellarabi doznał kontuzji, musiał go zastąpić Lucas Alario, co od razu wymusiło na trenerze przesunięcie napastnika Kevina Folanda na skrzydło, ale nie o tym mowa. Pewnie kibice Bayeru Leverkusen obawiali się, jak ta drużyna będzie wyglądała po tym, jak przejął ją Bosz. Boscha pamiętamy przede wszystkim ze znakomitego początku przygody z Borussią Dortmund, kiedy zanotował 6 zwycięstw w 7 pierwszych spotkaniach w Bundeslidze i to był taki powiew świeżości, kiedy wydawało się, że Borussia będzie mogła powalczyć o mistrzostwo, a Bosz generalnie poszybuje tak wysoko po pobycie w Dortmundzie, że za moment będzie pracował w absolutnie największych klubach. No a biorąc pod uwagę, że zależy mu na grze w stylu Barcelony, to kto wie, czy nie wyląduje na Camp Nou. Natomiast później rzeczywistość brutalnie Holendra zweryfikowała. BVB zwolniła tego trenera po 9 kolejnych spotkaniach bez zwycięstwa, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Co było powodem? W dużej mierze trenerzy rywali po prostu przeczytali taktykę Petera Boscha. Borussia grała bardzo naiwnie w defensywie. Roman Bürki grał niezwykle wysoko, często przypominam sobie właśnie takie obrazki, kiedy Bürki wręcz zajmował takie położenie bardziej typowe dla Manuela Neuera. No i też Bosz oczekiwał przede wszystkim od swoich obrońców wyprowadzenia piłki, dlatego bardzo pasował mu Mark Bartra, ale ta linia defensywna stała też tak wysoko, że udało się po prostu wykorzystywać błędy Borussii w ustawieniu, wykorzystywać szybkość swoich piłkarzy, kontry, no i przez to koniec końców Bosz z roboty wyleciał. Bosz, przechodząc do Bayer Leverkusen, powiedział, że ma robotę nieskończoną, unfinished business w Bundeslidze i chce tę pracę wykonać dobrze w Leverkusen. Rudi Feller, czyli jedna z najważniejszych obecnie, bo od lat postaci w Bayerze, twierdzi, że to, co przydarzyło się Holendrowi w Dortmundzie, na dłuższą metę może pozytywnie wpłynąć na przygodę Boscha z Leverkusen, bo ten trener po prostu nie będzie popełniał już takich błędów, przede wszystkim jeśli chodzi o grę w defensywie, jakie popełniał w Borussii Dortmund. Jeśli chodzi o jego przygodę w Leverkusen, ona nie rozpoczęła
się jakoś wybitnie. Zaczęło się to wszystko od przegranej z Borussią Mönchengladbach po bardzo dobrym występie m.in. Jana Sommera. Natomiast wtedy już sami zawodnicy Bayeru Leverkusen oczywiście zwracali uwagę na to, że widzą wiele pozytywów w grze proponowanej przez Petera Boscha. To znaczy na dłuższą metę ten styl może okazać się kapitalny dla Bayeru Leverkusen i tak rzeczywiście się okazało, bo jeżeli spojrzymy na kolejne mecze, 3-0 z Wolfsburgiem, kiedy Bayer totalnie fizycznie zdominował Wolfsburg, pokonał 8 km więcej niż drużyna Wilków, no i wtedy niemiecka prasa też napisała, że to jest turbo kuzyn, a biorąc pod uwagę te poprzednie przydomki Bayeru, które raczej miały dość pejoratywny wydźwięk, jak Neverkusen ze względu na to, że ta drużyna nie zdobędzie mistrzostwa, czy Vizekusen ze względu na te na wicemistrzostwa zdobywane przez Bayer, no to turbo już brzmi zdecydowanie bardziej pozytywnie. Później zwycięstwo 3-1 nad Bayernem, kiedy piękną bramkę z rzutu wolnego zdobył Leon Bailey. Po drodze przegrana z Heidenheim w pucharze, ale myślę, że biorąc pod uwagę fakt, że Bayer cały czas gra w Lidze Europy, gdzie ostatnio zremisował no, po dalekiej podróży z Krasnodarem 0-0 i że chce awansować do europejskich pucharów także z rozgrywek Bundesligi, a nie było to takie oczywiste, kiedy Bosz przejmował tę drużynę, to puchar po prostu można było sobie odpuścić. Takie odnoszę wrażenie, natomiast nie chcę tutaj niczego przesądzać. No i popis jeszcze w poprzedniej kolejce, czyli 5-1 z Mainz, kiedy Julian Brandt miał udział w 4 bramkach. Po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja w karierze tego zawodnika. No i ostatnia kolejka, pokaz po prostu siły. Co prawda tylko 2-0 z Fortuną Düsseldorf, ale biorąc pod uwagę ostatnich kilka tygodni, Fortuna była trzecią najlepiej punktującą drużyną w Bundeslidze, tak więc nie grali też z jakimiś parodystami, wbrew pozorom, być może wbrew temu, co sugerują niektóre nazwiska w zespole Friedhelma Funkela. Na razie wygląda to bardzo pozytywnie. Sami piłkarze twierdzą, że styl Boscha nie jest im tak całkowicie obcy, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o utrzymanie się przy piłce, to przypominają im się czasy Rogera Schmidta. A jeśli chodzi o sam pressing, gegenpressing, jak to mawiają Niemcy, czyli to ten błyskawiczny doskok do rywala, tak upraszczając, to przypomina im czasy Jurgena Kloppa. No i rzeczywiście tak to wygląda. Bosz, przejmując Borussię Dortmund, powiedział, że Barcelona ma 3 sekundy na odbiór po stracie, dlatego Ajax miał 5, żeby zachować jakieś proporcje pomiędzy umiejętnościami poszczególnych zawodników, więc Borussia będzie miała 4. W przypadku Bayeru Leverkusen chyba też to zaczyna tak wyglądać, że mniej więcej 4 sekundy piłkarze Boscha otrzymują, żeby piłkę odzyskać. No i jeżeli sobie spojrzymy na statystyki w tym krótkim okresie, to są liczby co prawda jeszcze sprzed kolejki z Fortuny Düsseldorf, natomiast to spotkanie wydaje mi się, że jeszcze bardziej uwydatni te różnice. Tutaj posłużę się kartką, mam to wszystko zapisane. Za Herlisia Bayer biegał 120 km na spotkanie, teraz 125. Przed tym meczem z Fortuną Düsseldorf 2,8 bramki na spotkanie, wcześniej 1,5 gola, 19 oddawanych strzałów, wcześniej 14, 9 celnych strzałów, wcześniej 5, najwięcej sprintów w tym okresie, średnio 282 sprinty na spotkanie. Przed tym spotkaniem z Düsseldorfem 7 piłkarzy zdobywało gole w 2019 roku, co też oznacza, że Bosz aktywował wielu zawodników i też ta odpowiedzialność za zdobywanie bramek nie spada na jednego piłkarza, tylko rozkłada się to na Kaja Havertza, na Juliana Branta, na Kevina Folanda, na Lukasa Alario, na Karima Bellarabiego, a zobaczymy, co będzie później. W meczu z Mainz zaliczyli 735 podań i z informacji znalezionych w Bundeslidze wynika, że to jest chyba najwyższy rejestr, od kiedy podlicza się te statystyki w niemieckiej ekstraklasie, tak więc strąca te kolejne przeszkody, można powiedzieć. Bosz bije kolejne rekordy. Pytanie, czy przeciwnicy nie przeczytają go właśnie w najbliższych tygodniach, natomiast trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim to, jak niekonwencjonalnie w ofensywie gra Leverkusen, to znaczy jakie możliwości mają ci zawodnicy. Julian Brandt to piłkarz, który kiedyś pewnie trafi do Bayernu Monachium. To mu się wróży już od dłuższego czasu w zasadzie co okienko transferowe. Wygląda fenomenalnie u Boscha. Kai Havertz, dla mnie to jest zdecydowanie największy talent niemieckiego futbolu, porównywany przez wielu do Mesuta Özila. Heiko Herrlich powiedział, że to jest największy talent niemieckiej piłki, od kiedy pojawił się w niej Toni Kroos. To jest piłkarz po prostu kompletny. Jeśli chodzi o walkę w defensywie, imponują liczby odbiorów, imponuje to, ile sprintów wykonuje. Przy tym przegląd pola wręcz niewiarygodny, technika na absolutnie najwyższym poziomie i naprawdę, jeśli ktoś nie widział tego zawodnika w akcji, to odpalcie sobie kiedyś mecz Bayeru Leverkusen i zwracajcie uwagę tylko na Kaja Havertza, bo jeszcze ta elegancja, z jaką on gra przy tej walce, to sprawia, że po prostu mówimy o piłkarzu kompletnym i pewnie Joachim Löw
będzie miał rację mówiąc o tym, że wyobraża sobie, że Havertz będzie ważnym piłkarzem przez kilka lat dla reprezentacji Niemiec. Tak więc mamy tę dwójkę, Brandt, Havertz, za nimi Charles Arangis, który za Heiko Herrlicha miał problemy zdrowotne, natomiast tutaj super odnajduje się w roli tego rozgrywającego, grającego najgłębiej. Gra po prostu fantastycznie ostatnio, gra w zasadzie wszystko od deski do deski, co wcześniej nie było naturalne, bo zmagał się z wieloma problemami. Do tego skrzydłowi, czyli Karim Bellarabi, tego piłkarza pewnie wielu polskich kibiców pamięta z meczu właśnie z Polską, a także Leon Bailey, który miał świetną rundę jesienną ostatniego sezonu. Później natomiast nieco spuścił z tonu, natomiast teraz u Petera Boscha sugeruje to agent Bailey'a, sugeruje to sam Jamajczyk. Ten piłkarz po prostu staje się beneficjentem tego pomysłu na futbol, no i do tego fantastycznie wygląda także Kevin Folland, a i Lucas Alario swoje dorzucił, zdobywając bramkę bodaj z Bayernem, a także gola akurat nieuznanego w meczu z Krasnodarem, ale to też pokazuje, że ten zawodnik jakoś od gry nie ucieka. Też nie popełnia tylu błędów defensywa Bayer Leverkusen. Taki wniosek można wysnuć na podstawie tych pierwszych spotkań. Wydaje się, że że przede wszystkim prawy bok, to znaczy Mitchell Weiser, to zawodnik, który wie, kiedy podłączyć się do akcji ofensywnej i wie, że nie może przesadzać. Zdaje sobie sprawę, że to nie jest Barcelona czy Real Madryt, gdzie Jordi Alba i Marcelo praktycznie cały czas grają z przodu. Weiser podłącza się nieco oszczędniej, natomiast zbiera pozytywne noty przede wszystkim za taką równowagę, jaką wnosi do gry, której troszkę jednak brakuje z lewej strony u Wendela, bo ostatnio akurat, jeśli prześledzimy sobie te poprzednie spotkania Bayer Leverkusen, to wiele bramek traconych przez ekipę Boscha, a także wiele zagrożenia stwarzali rywale właśnie z tego sektora, gdzie gra Brazylijczyk. Ja w ogóle troszkę jestem rozczarowany karierą Wendela, bo pamiętam jeszcze takie informacje sprzed kilku lat, kiedy mówiło się o tym, że to może być alternatywa dla Marcelo nawet w Realu Madryt, że te topowe kluby interesują się tym zawodnikiem. Tymczasem w tym roku kończy 26 lat Wendel i takie odnoszę wrażenie, że troszkę inaczej sobie to wyobrażał i że myślał, że na tym etapie kariery będzie on występował właśnie w ekipie pokroju Juventusu, a niekoniecznie w zespole aspirującym, tak to nazwijmy, w Bundeslidze, no ale to już jest temat na osobną opowieść. No i także udało się zastąpić Bernda Leno, czyli bramkarza, który od lat występował w Bayerze Leverkusen. Za niego wszedł Łukasz Hradecki, ściągnięty z Eintrachtu Frankfurt, i też radzi sobie bardzo przyzwoicie. Czy Bayerowi Leverkusen grozi jakaś wyprzedaż w najbliższych miesiącach? Do takiego wniosku śmiało można dojść, bo tam do sprzedaży mamy naprawdę wielu zawodników. Jest Bailey, jest Brandt, jest Havertz, jest także Jonathan Tah, czyli środkowy obrońca wcześniej łączony z Juventusem. Ile w tym prawdy, to nie wiadomo, no ale rocznik 96 i obrońca o naprawdę dużej przyszłości, więc prędzej czy później Bayer pewnie opuści. Natomiast władze Bayeru, właśnie w dużej mierze w osobie Rudiego Fellera, twierdzą, że oni po prostu nie potrzebują sprzedawać zawodników, no i on gwarantuje, że Kai Havertz chociażby zostanie na kolejny sezon, i to jest bardzo pozytywna informacja, bo odnoszę takie wrażenie, że nawet jeśli Bayer nie rozegra jakiegoś fenomenalnego sezonu do końca, nawet jeżeli poszczególni trenerzy przeczytają Boscha tak, jak to się zdarzyło w Borussii, nawet jeżeli Bayer odpadnie szybko w rozgrywkach Ligi Europy, które chciałby wygrać, bo przecież chociażby Peter Bosz awansował do finału prowadząc Ajax, i wtedy też Edwin van der Sar powiedział, że to jest świetny trener dla młodych zawodników i być może na pewno na tym też zależało władzom Bayeru, decydując się na zakontraktowanie tego zawodnika. Natomiast nawet jeżeli spadną jakieś nieszczęścia na Holendra, to odnoszę wrażenie, że wielu piłkarzy na tym okresie pracy z tym trenerem po prostu może wiele zyskać, bo każdy piłkarz, niezależnie od ligi, podkreśla, że w taki sposób gra się w piłkę po prostu najlepiej i najwygodniej. Oczywiście o tym już mówiłem kilka razy w filmikach, że ostatnio trendy w futbolu pokazują, że jednak lepiej się bronić, szukać kontr, jak Atletico, jak reprezentacja Francji na ostatnich Mistrzostwach Świata. Natomiast jeśli prześledzimy sobie wypowiedzi, już nie mówię w tym momencie nawet o Barcelonie, ale zawodników, dam tutaj przykład z Hiszpanii, pracujących z Quique Setienem, czyli trenerem, któremu bardzo zależy na długim utrzymaniu się przy piłce i na takim graniu a la Barcelona, wychowanym w filozofii Cruyffa, właśnie jak Peter Bosz, to tam każdy zawodnik staje po prostu za trenerem, każdemu zależy na, już nawet nie na treningach z piłką, po prostu na grze z piłką. I kiedyś asystent Quique Setiena, Eder Sarabia, powiedział takie zdanie, które moim zdaniem najlepiej definiuje takie spojrzenie na futbol, to znaczy jak
piłkarz, będąc dzieckiem, chciał sam grać w piłkę. On nie ustawiał się w defensywie, on nie czekał na kontrę, on po prostu chciał mieć cały czas futbolówkę przy nodze i cały czas chciał dominować, strzelać, podawać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego piłkarzom to odpowiada. Dlatego dzisiaj Karim Bellarabi, dlatego dzisiaj Mitchell Weiser, czy inni zawodnicy Bayeru Leverkusen tak bardzo podkreślają, że praca z Boszem im odpowiada. Dlatego wydaje mi się, że to jest na pewno plus tego szkoleniowca, który raczej w Leverkusen się nie wydarzy, to znaczy tutaj piłkarze raczej nie będą szukali alibi, raczej nie będzie im zależało, mówiąc wprost, na tym, żeby ten trener stanowisko opuścił, tylko będą stali w 100% po jego stronie i jeśli Bosz odniesie sukces w Bayerze, a ja szczerze mu tego życzę, bo uwielbiam drużyny grające w taki sposób, to zyska po prostu na tym każdy. Peter Bosz powiedział, że w Borussii Dortmund nie otrzymał wystarczająco dużo czasu i że tak naprawdę nie zobaczyliśmy jeszcze prawdziwego Bosza w tych 5 najsilniejszych ligach europejskich. Ja mówię, trzymam kciuki za tego trenera, bo podoba mi się to spojrzenie na futbol, o ile oczywiście uda się wyeliminować tę naiwność w obronie, jaka zdarzała się przede wszystkim w Borussii Dortmund. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli oglądają mnie kibice, którzy czasem lubią spojrzeć na drużyny, powiedzmy, mniej typowe, czyli niekoniecznie z tej absolutnie najwyższej półki, a chcą się przy tym po prostu dobrze bawić, to warto oglądać mecze Bayer Leverkusen, bo jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych zespołów w tym momencie, moim zdaniem, w 5 najsilniejszych ligach europejskich, przynajmniej na początku tej przygody Boscha. Ja zdaję sobie sprawę, że jeśli Bosz się potknie podobnie jak w Dortmundzie, to za moment, za kilka miesięcy ktoś będzie wycinał fragmenty tego filmiku i śmiał się, że tak się zachwycam tym, jak Bayer Leverkusen gra. Natomiast uwierzcie mi, gdyby ktoś z Was obejrzał spotkania ostatnie z Wolfsburgiem, z Mainz czy z Fortuną, ja zdaję sobie sprawę, że to nie są najbardziej wymagający rywale, to ręce po prostu same składałyby się do oklasków, bo na to się patrzy z wielką, wielką przyjemnością. Tak więc dziękuję dzisiaj za uwagę. Dzisiaj odcinek poświęcony Bayerowi Leverkusen. W kolejnym zajmę się inną drużyną, natomiast tak jak zapowiadałem przy okazji ostatniego odcinka o Deportivo Alaves, sporo tutaj będzie takich zespołów spoza tego głównego mainstreamu, ale na mainstream też czas przyjdzie i pewnie trzeba się będzie wypowiedzieć na kilka innych tematów, a tymczasem oczywiście zapraszam do oglądania meczów nie tylko Bundesligi w Canal Plus Sport. W najbliższy weekend słyszymy się przy Bundes, ale także przy Primera Division, przy spotkaniu Leganes z Walencją. O wszystkim będę informował na moim Twitterze, jak zwykle gdzieś tak koło czwartku wrzucam taki post, przy jakich meczach możecie mnie usłyszeć. Tak więc już teraz bardzo serdecznie zapraszam i do następnego razu.